Nalewka sosnowa to naturalne remedium na wiele chorób, szczególnie pomocna jest przy schorzeniach górnych dróg oddechowych. Planujesz zrobić nalewkę z sosny? Sprawdź, kiedy, jak i gdzie zbierać na nią pędy sosny. Gdzie, kiedy i jak zbierać pędy sosny? Młode pędy sosny zbieramy wiosną, najczęściej na początku maja, kiedy na drzewach pojawiają się przyrosty, czyli te części, które będziemy wykorzystywać do nalewek i syropu. Przycinamy je ostrym nożem lub sekatorem. Najlepsze na nalewkę i syrop pędy mają młode sosny rosnące na piaszczystych, dobrze nasłonecznionych polanach. Jakie pędy zbierać? Pędy na nalewkę sosnową. Pędy sosny zbierane z myślą o nalewce sosnowej nie powinny być zbyt małe, ale jednocześnie nie mogą być za długie. Optymalna długość pędów sosny na nalewkę sosnową to 10 do 12 cm. Dłuższe nie mają już zbyt dużo cennego soku, który chcemy pozyskać. Zbierane przez nas pędy nie mogą mieć już igieł o brązowo-żółtym odcieniu. Powinny być lepkie. To świadczy, że mają bardzo dużo soku. Zbieranie pędów sosny, czego robić nie wolno? Przy zrywaniu pamiętajmy, że nie wolno zrywać pędów ze wszystkich gałęzi danej sosny, a nawet wszystkich pędów z jednej gałęzi sosny. Drzewo ma rosnąć dalej i nie możemy go zniszczyć. Nie łamijmy też gałęzi w celu pozyskania pędów na nalewkę sosnową. Polecamy przepisy, jak zrobić nalewkę z pędów sosny. Syrop z pędów sosny, cudowny środek na przeziębienie i suchy kaszel,